Policjanci zajęli się zgłoszeniem rozboju, z którego wynikało, że dwaj sprawcy podeszli do 18-latka, by ten wsparł ich gotówką. Słysząc odmowę, postanowili wymusić pożyczkę. Rzucili się na tego młodego mężczyznę, zaczęli go podduszać i przewrócili go na ziemię. Kiedy jeden z nich przytrzymywał pokrzywdzonego, drugi zabrał mu pieniądze oraz dowód osobisty. 18-latek nie wymagał specjalistycznej pomocy, więc wezwani na miejsce mundurowi od razu rozpoczęli poszukiwania agresorów. Funkcjonariusze ustalili rysopisy sprawców. Tak naprawdę w ciągu kilku godzin udało się funkcjonariuszom wytypować i zatrzymać dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat. Obaj usłyszeli zarzut dokonania rozboju, a prokuratura zastosowała wobec nich dozór policyjny. Teraz napastnikom grozi nawet 12-letnia odsiadka.